Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przede wszystkim przesądził kilka podstawowych kwestii. Po pierwsze, umów tych powiązanych z walutą nie można, w tych umowach nie można zastępować tabel kursowych banku kursem średnim NBP lub kursem rynkowym. Tak więc kredytobiorcy mogą czuć się bezpieczni, składając pozew do sądu. Po drugie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że jeżeli ta wadliwość tych umów dotyka przedmiotu głównego umowy, a za takowe uznał postanowienia odsyłające do tabel kursowych banku, to w takiej sytuacji skutkiem jest nieważność umowy. Po trzecie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że konsument ma prawo powołania się na tą ochronę wypływającą z dyrektywy 93/13, czyli ma prawo powołania się na tą nieważność umowy. Innymi słowy, w tym orzeczeniu ten standard ochrony wyznaczany na gruncie tego typu spraw polega na tym, że kredytobiorca albo może domagać się stwierdzenia nieważności umowy, albo zostaje w umowie z tymi postanowieniami nieuczciwymi. Czyli tutaj nie ma miejsca na takie rozwiązanie forsowane, które było głośno omawiane przez media jeszcze przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli tak zwane złotówki oparte o stopę LIBOR. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jasno określił, że tutaj w przypadku, kiedy wadliwość jest tak poważna w tej umowie, że dotyka jej istoty, to w takiej sytuacji możliwe jest tylko i wyłącznie stwierdzenie nieważności umowy. I teraz jak to się przełoży na sprawy sądowe? No przede wszystkim ja się spodziewam ujednolicenia linii orzeczniczej w kierunku nieważności. Sądy polskie, one są związane orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i do tej pory ta linia była taka dwoista. Albo sądy orzekały złotówki na Liborze, albo stwierdzały nieważność. Była jeszcze niewielka liczba wyroków, gdzie sądy uważały, że należy te postanowienia nieuczciwe uzupełnić kursem średnim NBP. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej polskiej sprawie frankowej w wyroku w sprawie C-260/18 w zasadzie przesądził taką podstawową ścieżkę, czyli obrał jedną z tej linii orzeczniczej, a mianowicie właśnie nieważność umowy. Tak więc należy się spodziewać, że sądy będą dążyły do rychłego zamykania tych spraw. Z drugiej jednak strony ilość klientów, która się zgłasza, no będzie powodowała wydłużenie tych spraw, tak więc tak czy inaczej trzeba liczyć na 3-4 lata batalii w sądzie. Kredytobiorcy, którzy w tym momencie złożą pozwy, mogą gdzieś po cichu liczyć na to, że za 2-3 lata banki zaczną siadać do rozmów ugodowych i w tym okresie ci kredytobiorcy będą mniej więcej wychodzili z pierwszej instancji. Banki na chwilę obecną nie będą jeszcze w tym momencie oferować zapewne ugód, natomiast nie wykluczamy takiego rozwiązania w przyszłości, a będzie to wynikało z tego, że banki muszą zaobserwować, jak ta linia, jak to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie implementowane przez sądy powszechne. I to się wydarzy dopiero na etapie, czy takie orzeczenia, którymi banki będą czuły się definitywnie związane, no to będą orzeczenia Sądu Najwyższego i orzeczenia sądów drugiej instancji, sądów apelacyjnych. I na takie orzeczenia dopiero czekamy. Te orzeczenia zapadną w ciągu najbliższego roku. Orzeczenia Sądu Najwyższego, których Sąd Najwyższy wypowie się również co do tego wyroku Trybunału, który zapadł, no to też pewnie jest rok, 2 lata. I wtedy zobaczymy, jak zachowają się banki. Możliwe, że zdecydują się po kilkudziesięciu przegranych do pójścia na ugody z klientami.